Gdzieś głęboko w tobie jest ukryty power, siła i moc, która pragnie wydostać się na zewnątrz. Jest w tobie energia, którą trzeba zaprosić do życia. Większość z ludzi nie sięga po to, co chce, tylko po to, co myśli, że może. Więc dzisiaj pomyśl, czego byś tak naprawdę chciał, jeśli wszystko byłoby możliwe. I nie musisz wiedzieć, jak tego dokonać. Jedyne, w co musisz wierzyć, to w to, że to się stanie. Bo jeśli potrzebujesz zmiany, to zacznij działać inaczej niż do tej pory. I często słyszymy, że to nie idealny moment, nie mam pieniędzy, zacznę kiedy dzieci dorosną, zbyt dużo obowiązków. Odkładamy wszystko, bo przecież będzie jeszcze czas. Tylko tyle, że taki nie przyjdzie, bo głównie dlatego, że nie istnieje. Dlatego dzisiaj podejmij decyzję. Obudź w sobie energię i staw się do życia. Powiedz sobie, dziś jestem gotów. Jestem gotowy, by wziąć odpowiedzialność za siebie i za wszystko, co mnie spotyka. A jak tego dokonać? To proste. Pierwsze, co trzeba zrobić, to wiara. Wiara w to, że zawsze i wszędzie wszystko możesz. Zmień swoje myślenie. Naucz się zmieniać swoje przekonania i uwierz, że jesteś w stanie tego dokonać. Wiara to zaufanie jedynemu i prawdziwemu Bogu, niewidzialnej, magicznej mocy, która działa tylko wtedy, kiedy o nią poprosimy. Wiara jest podarunkiem od Boga wraz z łaską i miłosierdziem. Jeśli nie wierzysz, nie połączyłeś się z Bogiem. A kiedy jesteś od Niego oddalony, jak może Ci pomóc? Drugim krokiem to akceptacja siebie. Przestań walczyć. Jeśli jest to walka, to ktoś musi przegrać. I często jesteś to ty. Pokochaj siebie takim, jakim jesteś. Dziękuj za każdą małą rzecz w twoim życiu. Otwórz swoje serce. Otwórz się na miłość. Bo prawdziwie kochać trzeba się nauczyć. Trzecim krokiem to woda. Nawodnij swój organizm. Czy wiesz, że twoje ciało składa się z 70% wody? A twoje komórki kąpią się w wodzie, nie w kawie, nie w herbacie, nie w kompocie. Pij codziennie żywą, strukturalną wodę. I czwarte, oczyść i odżyw swój organizm. Daj mu to, czego potrzebuje, czyli witaminy, minerały, aminokwasy, enzymy, dobre tłuszcze. Kiedy oczyścisz organizm, będziesz widział więcej, bo mgła z twoich oczu zostanie usunięta. Kiedy podejmiesz decyzję, życie otworzy się przed tobą i powiedz sobie dość. Zasługuję na spokój, radość i szczęście. Zasługuję, by śpiewać, doświadczać, kreować, tworzyć. Ty jesteś cudem. Ty jesteś cudem do odkrycia, a nie problemem do rozwiązania. To ty jesteś miłością i zacznij w końcu żyć. Pamiętaj, kochaj całym sercem. Wierz ze wszystkich sił, zawsze miej nadzieję i działaj jak jeszcze nigdy dotąd.